Cześć, witajcie! A tak naprawdę to uszanowanko. Ja jestem Gringroof, a to kolejny odcinek mojej serii weekendowej z Shadow of Mordor. Poszedłem jakby po głos rozsądku, tak? Jeśli można tak w ogóle powiedzieć. I jedna osoba napisała mi w wiadomości prywatnej, abym te wszystkie misje poboczne, które tutaj są, misje poboczne, na przykład zbieranie tych Ithildinów i tych artefaktów całych śmiesznych i ewentualnie ziół i tych w ogóle tych szkół przetrwania i wyzwań łowieckich, abym robił to jakby po drodze. Jeśli nie mam tego po drodze, robić to samemu poza nagrywką, bo to faktycznie bez sensu, żebym ja sobie teraz na przykład latał, tu zbierać, tu. Jak widzicie, tutaj oczyściłem teren, tu też oczyściłem teren, tutaj oczyszczam go już właśnie, a potem przejdę się tutaj, w te tereny. Czemu mi tu pies chodzisz między nogami? Dobra, a w tym odcinku zacznę od wyzwania, czy od legendy łuku, wyzwania strzeleckiego, a później wezmę się za jakąś misję fabularną. Jeszcze nie wiem, którą. Dlaczego mnie ktoś widzi? Aha, bo wy chcecie mnie atakować po prostu, no dobra. Teraz już rozumiem. Myślałem, że ja coś spieszyłem z misją. Dobra, wieś strzały. Wieś jeszcze więcej strzał. Dobra, już nie potrzebuję slow-mo, żeby chyba was zabić, ale... Ale nie wiem, zaraz się okaże. Oj, chyba jednak potrzebuję. Dobra, wieś więcej strzał. Dobra, mamy to tutaj. Mamy to tutaj, zabić jeszcze dwóch muszę ze łuku. Ła. Nie mam strzału? Mam strzały. Dobra, już ukończę to, bo teraz to mi została tylko kwestia tych dwóch. Ewentualnie. Aha, zabij wszystkich strzelców, dobra. O, debil. Debil. No i ostatni, boom. Mamy to. Widzicie, to nie jest wcale takie trudne do wykonania. Nagroda. Dobra. Za co się teraz weźmiemy? Będąc w tym miejscu, nie mam zbyt wielu możliwości i musiałbym zrobić tę misję z duchem Mordoru, bo ta jest zablokowana jeszcze. Ta zrobimy tak, że ja się tam przejdę, bo po drodze nie mam nic do roboty i... Tak, i wznowię nagrywanie, więc sobie zaznaczę tą twierdzę do przejścia. A w tym momencie robię krótkie cięcie. Dotarłem w końcu do miejsca, o którym mówiłem. I zostałem mile zaskoczony. Bo będzie chyba trzeba zrobić tę misję. Znaczy, bo ja chcę. Ale po drodze pozabijałem kilku uruków i w ogóle, więc mam... Kilka miejsc? Nie mam miejsc. Co to? Ulepszenia mam. Patrzcie, 3 punkty mam. Dobra, no to dajemy w ripostę, dajemy wjazd na Karagorach, to się przyda. Oj, co ja robiłem? Ulepszenia. I tutaj, bo tych punktów to też szalenie dużo pozbierałem. Odblokujemy sobie miejsce na runy, co tutaj mamy? Większa żywotność, więcej strzał. W sumie damy sobie jeszcze więcej strzał. I to nam wystarczy. I w takim razie teraz, skoro mam więcej miejsc na runy, to łuk też ma więcej miejsc na runy. I... Dodamy sobie drugą mityczną, tak? Super. I sztylet też ma miejsce na runę. Sztylet to jest stary miecz chyba jego syna, ale nie wiem. I co to mamy? Brutalne powalenia bardziej przerażają. Zabójstwa z ukrycia. Zadają dodatkowe obrażenia kapitanom wodzom. Niewrażliwość na trucizny. Dobra, bierzemy niewrażliwość na trucizny, bo ja nie chcę być wrażliwy na trucizny. I zrobimy sobie misję z legendą miecza. Strasznie, że się czuję. Dostań się na pole treningowe. Cel dodatkowy. Wykonaj egzekucję na urukach podczas walki wręcz. To może być trudne, ale nie niewykonalne. Może zabijemy sobie ciebie, żebyś mi tu nie przeszkadzał. I ciebie, bo mi... Będziesz bardzo mi przeszkadzał generalnie, więc ciebie nie chcę. Oho. Wykonamy egzekucję, nie?
W ogóle, czy ja mogę wykonywać egzekucję ulepszenia? Egzekucja, no mam. No, w takim wypadku to trochę ciężko będzie z egzekucjami. No dobra, ale powalczymy z tobą. No czemu nie mogę ci zrobić egzekucji, no? No, chciałbym, ale... Który alarm chcesz zrobić? O Jezus! Czy to jest zadanie, żeby... Dobra. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Wielu z was zginie. Mamy egzekucję. Dobra. Mamy jedną egzekucję do wykonania. Egzekucja jakoś się ładuje po prostu walcząc, ale już nie pamiętam jak. Czy to jest po prostu zwykła walka? Napis egzekucja sam wyskoczy, więc to jest... To nie jest problem, tak? Oła! Aha, tu widzę, że przyszło wielu was jeszcze. Dobra, uciekaj. Tu jeszcze się nie mylę, powinna gdzieś stać jedna beczka z grogiem, ale jednak nie stoi. Więc szybko sobie przejdziemy tutaj. Tutaj wy mnie teraz nie widzicie, głupi orkowie. Dobra, teraz mnie znowu widzicie. Trzeba trochę tu poczyścić. Nie podoba mi się, że jest was aż tutaj tylu. Bo to w sumie moja wina. Bo był alarm. Dobra, naładujemy sobie to. Dobra, generalnie trzeba uważać, Albercie. Tak się nie robi. Dobra, mamy kolejną egzekucję. Tylko was tu coraz więcej przechodzi. Jakim prawem? Tak w ogóle. Powalczymy sobie. Miała być misja fabularna, ale widzicie, że... Dobra, mamy kolejną egzekucję. Może część się przestraszy, bo to też o to chodzi, że oni się potem boją mnie, jak widzą, że ja tak traktuję ich przyjaciół. Dobra, kolejną mamy egzekucję. Jeżeli ma się robi egzekucję, po prostu trzeba trochę tej furii śmiesznej ponabijać, a później ona przyjdzie sama z siebie, ta egzekucja. Znaczy, możliwe, że teraz słyszycie takie dziwne... Ojej, oni bardzo mnie biją. Oni bardzo mnie biją, co mi się troszeczkę nie podoba. Może zejdę na dół, zbiorę to zielsko, co tu na dole jest. Tam mi trochę życia podleczy. Dobra. Dobra. Zrobiłem to tak, jak ja chciałem. W ogóle zrobiłem błąd, bo przeciwnik jest... Coś do mnie pisze na fejsie. Przeciwnik został powiadomiony o tym, że coś się takiego dzieje. Coś takiego. Więc oni też po prostu będą chcieli mnie... Czekajcie, tu jest jeden z tej misji. Został ostatni gdzieś na dole, tak? Dobra, to nie ma problemu. Jeszcze jedną egzekucję zrobię jakoś. Mam nadzieję przynajmniej. A ostatniego zabiję z łuku. Oj, no ale Albercie, to tak nie będzie wyglądało dobrze. Dobra. Dobra. Pyk. Dobra, mamy egzekucję kolejną. Tak, dobra, i zabij wszystkich trenujących, czyli tych, co są na żółto. Ej, gdzie są ci, co są na żółto? Tu jest są. Dobra, o Jezus, jeszcze nie zginął, nie? Dobra, no i misja zaliczona. O to tylko chodziło. Dobra, teraz trzeba uciekać, gdzie Karagor tutaj chciał zrobić coś bardzo złego. Więc sobie to odpuścimy. Czyli miałem nadzieję, że dam radę sobie odpuścić. Dobra, chodź tutaj ty. No chodź, żeś chce z ciebie energię wyssać. Dobra, mam go. Chcę energię wyssać, żeby mieć strzały, tak? Tylko po to. Dobra. Sobie nazbierałem. Za chwilę zrobię z tobą tę misję główną. Ty się nie bój. Dobra, robimy teraz misję dodatkową. Ze sztyletów. To jest legenda sztyletu. I kolejna misja. Zabić 10 i zabić 5 za pomocą ściągnięcia. No to też nie będzie wielki problem, bo
ci lubią patrolować tutaj te tereny. Nie da się ich jakoś wzywać, nie? Nie. Także muszę być cierpliwy. Poczekać, aż on sam będzie chciał tu podejść. Co, muszę potrwać troszkę? No mógłbyś już podejść. O, pewnie, Albercie, się nie zesraj. W ten sposób to na pewno ich nie ściągniesz. A jak ich potraktować ze ściągnięcia, skoro oni są po tamtej... Ej, dobra, już wiem. Albercie, nie! Idź na krawędź, idź na krawędź, idź na krawędź, idź na krawędź, idź na krawędź. Dobra, nie wiedzą, że tu jestem. Boom. Drugi też będziesz taki głupi. Znaczy, no ci orkowie to nie są zbyt inteligentni. Więc tak, będzie taki głupi. Bez alarmowania pozostałych. No, to też nie jest problem. Dobra. Zrobimy to sobie w ten sposób. Przejdziemy po tym murze tak, żebyś ty nas tutaj, przyjacielu, nie mógł dostrzec. Dobrze, przyjacielu, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Zwap troszeczkę. Jesteś nasz. Teraz trzeba któregoś z dołu zabić. Dobra, z ciebie to ja mogę possać. Także ja tobie tutaj lubię possać kapa. Dobra, gdzie mamy pozostałych? Oni gdzieś tutaj są, w tych twierdzach. Znaczy, robię głupotę, bo to jest misja z twierdzą, która jest dość trudna. Cholera jasna, prawie mnie miał. Te misje są bardzo trudne, ponieważ jak tu się zaalarmuje jednego z strażników tym dzwonem tutaj. Znaczy, to jest chyba, to się pali, nie wiem, czy wystrzeli, nie wiem, to jest jakiś system alarmowy w każdym razie, który lepiej nie próbować, bo to może się źle skończyć dla mnie i dla was jak oglądających. Dobra. Ciebie też, głupku. Weźmie. Oj, miałeś się podciągnąć. Nie! Czapę, no. Dobra, to była głupota z mojej strony. To nie miało tak wyjść. Znaczy, generalnie jeszcze muszę dwóch zabić ze ściągnięcia, więc to też nie jest wiele. Nie z tej strony, Albercie, nie z tej strony. Dobra. Mamy to. Ciebie się tu zwabi na pewno, na G. Albo się nie zwabi. Może się odwrócisz. Tamtego bym mógł złapać. Dobra, schowajmy się gdzieś. Mamy jeszcze trochę czasu. Chyba spieprzyłem misję. Tak mi się coś widzi. Bo... Chociaż nie, bo wtedy też mi nie wyszło. A jednak się udało. Który chce wzywać wroga? Nie ma wzywania. Dobra, jest łatwiej. Będzie trzeba ich zabić. Chyba nie zrobię misji fabularnej, bo widzę, że spieprzyłem dość solidnie. O kuźwa, to jest kapitan. O kuźwa, to jest kapitan. Oła, aż mi kości postrzelały. Dobra, czyli to może nie wyjść tak jak ja chcę. Bo z kapitanem to różnie bywa. Któryś już tam chce iść dzwonić. I chyba mu się uda, jeśli ja mu tego nie przerwę. Dobra, zginął.
Dobra, ja chyba sobie muszę pomóc jakoś. A pomogę sobie w jeden znany mi sposób, uwalniając Karagora. On teraz powinien troszeczkę ich tutaj... No Albercie, nie. Wejdź. O cholera. No i alarm wstrzęty. Misja nie wyszła tak, jak ja chciałem. A mogłem zrobić misję fabularną, ale to nic. Drugie podejście sobie, że tak powiem, zrobię do tej misji. Bo ona nie jest trudna, po prostu nie udało mi się tych trzech tak ściągnąć, jak ja to chciałem. Więc pozwólcie, że jeszcze raz się do tego zabiorę. Może sobie jakieś zielsko podniosę, się podleczę ziołem. Dobra, dziękuję. Mamy HP. Teraz tutaj weźmiemy tą misję sobie. Dobra, legendy sztyletu i takie tam. Dobra. Dobrze, chyba to zrobię tym razem. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, mamy to, mamy go. Chyba tak jest najlepszy sposób, żeby ich wabić. Znaczy troszkę głośny, jeśli chodzi o samo zwabianie wroga. Co to jest? No dobra. Dobra, mamy to. Zwabię go. Dobra, mamy go. Mamy go. Boom. Kolejny jesteś martwy, zdobywasz punkt umiejętności, ale to mi nic nie daje, ponieważ muszę zrobić więcej misji fabularnych, żeby to mi dało coś. No. A co ty robisz? O Jezus. Nie mogę? Chcę go zwabić, ale nie mogę go nawet zaznaczyć. Dobra. Mamy to. Aha! Shiftem wystarczyło sobie zaznaczać ich. No dobrze. To jednak jest prostsze niż myślałem. Bo mówię, dawno nie grałem w Shadow of Mordor i zapomniałem wielu takich mechanik, które się wykorzystywało. Dobra. W każdym razie... Pójdziemy, zabijemy jeszcze z tych skrawędzi. Robię te misje dodatkowo. Ej, oni się zrespili znowu? O Jezus, jakie to jest słabe teraz. No dobra, zrobię to tutaj, bo tu mi się najłatwiej ściągało, a jest najmniej wrogów, których mógłbym zaalarmować. Wiem, że to trochę lamerskie, ale skoro tak się dzieje, no sorry, to nie moja wina. Dobra, chodź. You are mine. Dobra. Jesteś martwy. Dobra, chyba to mam. Dobra, mam to, naprawdę to mam. I został mi ten ostatni, który się tam oburzył. Z tobą nie mam problemu chyba. Ponieważ wystarczy podejść się w ten sposób. Teraz już nie muszę go ściągać z krawędzi, bo mam cel dodatkowy zrobiony, więc wystarczy mu wbić sztylet w plecy. Dobra, super. Teraz pamiętam, że... Nie, już tu nie wrócę, nawet jak oni się pojawią. Zrobię sobie ich tam z tyłu bardziej. W ten sposób będzie mi łatwiej. Teraz w ogóle będzie łatwiej, bo nie muszę z krawędzi ich zdejmować. Wystarczy ich po prostu zajść ze sztyletem i zabić, więc... Easy peasy raczej. Dobra. Sru! Dobra, pięknie. Mamy to. Zapomniałem się przez chwilę. Teraz tak, tutaj też jest was dużo.
Jakby przejść tutaj, będąc niezauważonym. Dobra, chyba tak. Wy się nie szczelicie, że to ja zrobiłem. Jesteście za głupi. Więc spoko. Wy tam będziecie teraz sobie ginąć. Pięknie i cudownie. Dobra. Dobra, mamy ciebie. Dobra, zostało mi jeszcze dwóch do zabicia. Ciebie pokonamy też z góry. Pod tym względem jesteście słabi. Tutaj widzę, że mam do odblokowania jakiś tam przedmiot śmieszny. To się to zrobi. Mówiłem, że przy okazji, tak, to robimy. Skoro już jestem w tej twierdzy i ją tutaj zwiedzam, to czemuż bym miał tego nie robić? No, chciałbym wrócić i wyjść, dziękuję. Dobra, mamy to. Dobra. Aha, i tam są pozostali strzelcy, więc chyba to w ten sposób zrobię. Żeby nie paść i nie stracić postępu. Pozostał mi ostatni urok. Uj. To będzie wystarczyło chyba zrobić to w ten sposób. No dokładnie. Tu sobie w ogóle wspomożemy się tym. Mamy to. Pięknie. Ale... Czy to nam dużo da? Chyba dużo. To skoro już tak wszystko tutaj porobiłem ładnie, to może zrobię jeszcze tę śmieszną misję. I wiecie co, w tym odcinku nie będzie fabularnego, bo już nie zdążę, ale mogę po prostu porobić te legendy. One są dość fajne. Myślę, że fajnie się to będzie oglądało, kiedy ja będę próbował zabijać wrogów nadciągających na mnie. Dobra, tu robimy tak, a tu robimy tak. Dobra, poczekajmy sobie chwilę. Niech mi się naładuje ten śmieszny. Oj, tego chyba nie przewidziałem, co? Tak mi się coś widzi. Ale to nie szkodzi. Dobra, ten już też leży. Jak ich zwabić? Aha, podpalić uroków mam jakoś, tak? To może być trudno z tym celem dodatkowym. Tu nigdzie nie widzę niczego do podpalania. Dobra. Dobra, podpalani. Mam to. A, podpaliłem tam kogoś. No, czyli jednak to zadziałało, ale nie tak, jak ja chciałem. Ponieważ w tym momencie nie mogę nic więcej zrobić. Mogę gdzieś sobie wejść tutaj, tak? To, ale czy to mi coś da wielkiego? No nie, bo nic nie widzę, oni muszą do mnie jakoś podejść, bo to chyba ja spieprzyłem w tym momencie. Znaczy, ej, w sumie nie tyle co spieprzyłem, bo widzę, że dobrą robotę robią te karagory, których tam... O Jezus, kapitan. O Boże, to jest naprawdę kapitan. Lol. No dobra, kapitan jest łatwy chyba. Widzę, więc za chwilę go porobię. No ale ja naprawdę tu nie mogę wejść. I to jest główny problem mój. A czekajcie, a jakbym sobie stanął tutaj... Czy to mi da jakąś wizję na tego uroka? Oczywiście, że to mi da wizję na uroka. O Jezus, na uroka tutaj. A, no i zrobiona misja. No dobra. Ale tutaj gdzieś jest kapitan, który jest na... Który zginął, bo zabił go Karagor. Więc w sumie wyszło lepiej niż mogłem sobie to wymarzyć. I w tym momencie obóz jest w miarę pusty. I o, szczury, to mam misję na to. Boom. No co, nie spodziewałeś się takiej śmierci, co? Hyc, wyjdziemy sobie tutaj. Tak, bo ja mam misję chyba na szczury, nie? No tak, 4 szczury. I 2 takie czerwone cosie. Dobra. Jeszcze więcej karagorów? Ojej. Ojej. Ojej.
Dobra, hyc, skoczymy sobie tutaj. To co zrobić teraz? Bo kapitan nie żyje, ja chciałbym bardzo jego runę podnieść, ale to jest... Tu są cztery Karagory. Więc, ojej. No tak, to jest, Albercie, na pewno najlepszy pomysł, na który... Ej, ej, halo! To było dziwne. Ale Karagor przynajmniej zdechł. Ale bierz od niego energię, się nie zastanawiaj. O, Holender! Dobra, mam to. O Jezus, mam to. Dobra. Zrobiłem to jakoś. Jest i szczur, ale go raczej nie zabi... Czy to pająk jest? Jest to szczur. Dobra. Po tym obozie dużo szczurów na pewno będzie latać. No właśnie, tu kolejny widzę. I jeszcze jeden nie mam misję zaliczoną, tak? Aha, no ale Karagor to nie szczur. To z pewnością. Więc trzeba sobie jakoś radzić. Szybko wejdźmy na górę. Trudno, to jest jeden z trudniejszych obozów, ale nie mówię, że nie jest do zrobienia. Bo to jest tylko kwestia kilku dobrych strzałów. Jak już mówiłem, to nie jest trudne. I w sumie główny kapitan tego obozu też mi padł, więc... Więc ja jestem bardzo zadowolony. Z tym, że tutaj cały czas są Karagory, tak? Dobra, pobierzmy sobie darmową runę, którą... Ojej! Ojej, nie, Albercie. Na górę właśnie. Za dużo Karagorów. Oj, to z pewnością za dużo Karagorów, ale... One nie są nie do zrobienia. Tylko i w tym momencie nie widzę. Jeden łeb. Drugi raz w łeb. I tu widzę to samo. Łeb. I... Oj, i... Łeb. Dobra, mam Karagory zabite. I chyba już żaden luzem nie biega. A przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba biega jeden. Ale to... Mi raczej nie powinno przeszkadzać. Szczur. Widziałem szczura. Chyba otworzyłem klatkę Karagora. Mam to. No i gdzie może być to? Pod spodem pewnie, co? W klatkach. Więc to mi też już nie podoba się. A przynajmniej nie tak, jak ja bym tego chciał. Ale, dobra, tędy przejdę bez żadnego problemu. I to jest gdzieś w tym miejscu. Mam to. Dobra, mamy to. Nie potrzebuję tego. I jeszcze zdobędę sobie tutaj. To jest... Ale nie spadaj... Do końca. No tak, spadł do końca. I mamy to. Dobra, mamy to. Bez większego problemu. Wyjdź z tego i weź sobie zielsko pozbieraj. Zawsze się przyda, nie? Dobra, ukończ więcej złotych misji, aby odblokować wyzwanie łowieckie. Nie ma problemu, ja z tym nie mam żadnego problemu. Dobra, widzę, że to już ma 28 minut ten materiał, więc ja się z wami pożegnam. Mimo, że miała być teraz misja fabularna, zrobiłem te wyzwania wszystkie śmieszne. Musicie mi to wybaczyć, ale widzicie, już sobie zaznaczam na mapie tutaj, tak, Duch Mordoru, nie? I w następnym odcinku to zrobię, także tak nagram odcinek po odcinku. Mam taką wenę, bo się wkręciłem. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z gry Shadow of Mordor. A w tym momencie zapraszam was do komentowania, lajkowania i subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco z filmami. Do zobaczenia, hej!